Ogłaszamy tą wolność! I nikt nas nie zatrzyma! Żądamy, aby wyrok Trybunału Konstytucyjnego został zniesiony z publikacji! Żądamy także dymisji sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy nie są niezależni! I skupi elita i politycy, którzy uciszają głos kobiet! To oni wypowiedzieli radykalną wojnę! Bez instytucji babci dziecka w tym kraju nie wychowasz! Żyjemy od rachunku do rachunku! Bierzemy kredyty w prywatnych bankach, żeby się utrzymać w tym kraju! Żądamy legalnej, darmowej, nowoczesnej służby zdrowia dla wszystkich kobiet w tym kraju, w tym dostępu do aborcji. Chcemy, żeby to było na NFZ. To ma być darmowe, bezpieczne. Człowiek jest istotą wolną i krzyczymy jebać PiS, nie jebać PiS, jebać rząd. Każdy kolejny rząd, który uchwalał sojusz państwa z Kościołem, a kobiety i brzuchy były zakładniczkami tego sojuszu! Jebać rząd! Jebać rząd! Nieważne jaki, nieważne skąd! Jebać rząd! Mówię tutaj do was z perspektywy kobiety, kobiety z niepełnosprawnością urodzoną. Nie to dlatego to jestem, dlatego że uważam, że każda kobieta wie najlepiej, kiedy jest w stanie podjąć ryzyko i wybór, czy chce urodzić dziecko z niepełnosprawnością, czy nie. I kiedy te pływy wyjdą z ciała kobiety, one już tracą swoje prawa w tym kraju. Osoby z niepełnosprawnościami nie mają żadnych praw w tym kraju. Kobiety z niepełnosprawnościami nie mają prawa do opieki medycznej, do pełnienia swoich ról społecznych, do niczego. Słuchajcie, kto pada ofiarą przede wszystkim tych działań, tych bandyckich działań? Kobiety. To kobiety i ich dzieci. Kobiety, bo są słabsze ekonomicznie. Kobiety, bo z pokorą znoszą swój los. Bo muszą żyć za jakieś śmieszne pieniądze od wielu lat. Nigdy w tym kraju nie było czasu na prawa kobiet. To, co dzisiaj jest, to, co jest od paru dni, to jest piękne, to jest wspaniałe, to jest nasza siła. Ja jestem starsza od was, pozdrówcie swoje matki, bo wychowały wspaniałe córki, wspaniałych synów, którzy tutaj są. Kobiety w tym kraju są przyzwyczajone do bierności. Są przyzwyczajone do tego, że z pokorą znoszą swój los. Te kobiety nie mają czasu na odpoczynek po ciężkiej pracy przez całe życie. Te kobiety nadal są wyrobnicami w tym kraju. Nie ma osłon systemowych. To prawo nam się po prostu należy. Solidarność naszą bronią! Procedur medycznych, które są świadczone osobom z doświadczeniem życia jako kobiety. Tak samo jak chcemy dostępu do edukacji seksualnej i antykoncepcji. A jeśli zdecydujemy się urodzić i wychować dziecko, chcemy opieki medycznej, która zagwarantuje nam rodzenie w godności, z całym pakietem badań, cesarskim cięciem i znieczuleniem, jeśli będziemy tego chciały. Dzisiaj zdecydowałyśmy się na zajęcie opuszczonego budynku znajdującego się przy płycie Starego Miasta w Poznaniu. Przez lata mieścił się tu szpital, dlatego zajęty budynek symbolicznie ogłaszamy kliniką aborcyjną. Zakaz aborcji uderzy najbardziej w kobiety, których nie będzie stać na wyjazd i zabieg w zagranicznych klinikach. To one najdotkliwiej go odczują. drogi. Żądamy dostępu do legalnej aborcji. Zawsze wtedy, gdy stwierdzimy, że jest nam ona potrzebna. A jeśli wy nam go nie dacie, zapewnimy go sobie same. Szanowni Państwo, 22 października Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok. Władze mają nie tylko prawo, ale także obowiązek przeciwstawiania się tego rodzaju wydarzeniom. Brońmy Polski, brońmy patriotyzmu i wykażmy tutaj zdecydowanie i odwagę. Tylko wtedy można tą wypowiedzianą, wprost wypowiedzianą przez naszych przeciwników wojnę wygrać. W świetle konstytucji innego wyroku w tej sprawie być nie może. Faszyści, policja, jedna koalicja. My możemy się nie zgadzać i pokazać wilcze kły. Ty jesteś wolna, ja też, więc nikt nie ma prawa decydować, co ma budzić wstyd. Dobrze wiesz, demokracja i wolność to pić. Jeśli oni mówią nie, a my nie mówimy nic. Nie dajmy im ingerować w te kwestie. To nasze życie, nasze ciała, nasz głos w proteście. Bo co z aborcją w każdym kontekście? Zdelegalizujcie jeszcze antykoncepcję. Chcecie mieć więcej dzieci? Od dzisiaj nie macie prawa nazywać się obrońcami życia. Nie macie prawa, póki wasza polityka powoduje, że dzieciaki lądują na ulicach. Radykalna prawica w imię Boga każe nam się mnożyć, ale kto te dzieci wychowa? Nie macie prawa niczego nam zabraniać i niczego nam kazać. Nie macie prawa, bo moja wolność nikomu w niczym nie przeszkadza. Nie macie prawa niczego nam zabraniać i niczego nam kazać. Nie macie prawa, bo moja wolność nikomu w niczym nie przeszkadza. Najważniejsze jest to, żebyśmy się nie bali, się sprzeciwiać władzy. To jest nasza rewolucja. Policja użyła gazu wobec protestujących. Ja jestem jedną z ratowniczek i ratowników, którzy wam tutaj pomagali. Dbajcie o siebie. Nie miejcie zaufania do policji, bo oni są po to, żeby nas tutaj dyscyplinować. Kryminalizacja aborcji prowadzi do tego, że chcąc ratować swoje życie, będziemy za to karane, a nasze siostry wciąż umierają. Udostępnianie wiedzy na temat aborcji nie jest karane. 2-2, 2-9, 2-2, 5-9, 7. Jestem matką, babcią i mam prawnuki. I walczyć będę nawet za swoje życie. Oddam za was, za moje dzieci. Nie pozwolę, żeby nie miały wyboru. Słuchajcie, jesteśmy w historycznym momencie, gdzie ludzie wyszli na ulicę i strajkują, pokazują swój wkurw. Nie tylko w wielkich ośrodkach miejskich jak Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków, Gdańsk, ale także w Gnieźnie, Swarzędzu, a nawet w Małym Trzemyślnie. To pokazuje, że o ile do nich należy Sejm i zgarniają sobie coraz więcej stołków państwowych, do ulicy nam nie zabiorą!